Dziś jest wyjątkowe święto, Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara. Jest to szczególny dzień w naszym browarze. W zasadzie święto to jest jeden dzień, wypada w tym roku 4 sierpnia. Natomiast w naszym browarze będziemy świętować cały weekend. Dzisiaj przygotowaliśmy szczególną promocję. Nasze piwa będzie można kupić w specjalnej cenie, czyli litr piwa w cenie pół litra piwa. Nasz szef kuchni przygotował też specjalną kartę menu, piwne smaki szefa kuchni, co też będzie miłym zaskoczeniem dla naszych gości. Karta będzie funkcjonowała do niedzieli. Przygotowaliśmy również dla naszych fanów na Facebooku konkurs fotograficzny. Główną nagrodą jest voucher na 200 zł dla tej osoby, która zrobi zdjęcie w naszym browarze, jak spędza czas samemu ze znajomymi przy piwie. Zrobi zdjęcie, wrzuci na swoją tablicę, oznaczy browar Stary Rynek i ten, kto dostanie najwięcej polubień i udostępni, zgłosi się do nas po taką nagrodę. Szef kuchni specjalnie na weekend przygotował specjalną kartę menu, piwne specjały szefa kuchni. W karcie znajdują się na przykład pierogi z kaszanką w sosie z piwa pszenicznego i kurek. Mamy też lina duszonego w piwie marcowym oraz wyśmienite lody piwne. Goście będą mogli spróbować na przykład zupy piwne i także wszystkie dania będą opierały się o piwa, ale warto zaznaczyć, że są to piwa proste z naszego browaru, czyli te najlepsze. Przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa 6 rodzajów piw, 4 stałe oraz 2 specjalne, które wprawdzie w ofercie mamy już od paru tygodni, niemniej jednak być może ktoś jeszcze ich nie pił, więc warto spróbować. Cztery stałe nasze piwa to są Pils, pszeniczne, IPA oraz marcowe. Natomiast te 2 specjalne to piwo z dodatkiem trawy żubrówki, czyli Royal Green oraz porter miętowy, specjalnie uważony na okres wakacji. Wyśmienicie. Ta pogoda, która dzisiaj jest w ogródku, sprawia i skłania mnie do tego, żeby po prostu sobie posiedzieć, pokomplentować i wypić zimnego piwa, no oczywiście w normalnych ilościach. Kto jak oczywiście woli, natomiast dla mnie osobiście jednak w takie upały jak dzisiaj najlepiej smakują piwa lekkie i jasne. Chyba najbardziej Pils. Lubię wypić piwo, ale nie jestem smakoszem, nie umiem rozróżnić jakby, nie umiem jakby zróżnicować, które jakby mógłbym wybrać. Po prostu piwo. Piwo ma być dobre, zimne. W środowisku piwowarów krąży takie powiedzenie, że to nie jest tak, że komuś piwo nie smakuje. Po prostu jeszcze nie trafił na swoje, takie, które mu zasmakuje. Więc warto szukać i warto próbować.